się. Proszę Państwa, projekt uchwały numer 8. Bardzo proszę Pana Janusza Wiesława o zreferowanie. Pozytywnie uświadomienie na okres 30 lat na rzecz Muzeum PRL-u w organizacji prawa użytkowania na nieruchomości położonej na naszym centrum E1 stanowiącej zabudowaną budynkiem dawnego kina światowych dziadków nr 6 obręb 48 jednostka ewidencyjna na warunkach. Uzasadnienie. Z Muzeum PRL-u w organizacji reprezentowane jest przez zarządcę, to jest Muzeum Historyczne Miasta Krakowa i działa na podstawie uchwały Rady Miasta Krakowa z 7 listopada 2012 roku w sprawie utworzenia Miejskiej Instytucji Kultury pod nazwą Muzeum PRL-u w organizacji oraz uchwały Rady Miasta Krakowa z dnia 11 września tego roku dotyczącej prowadzenia przez Gminę Miejską Kraków wraz z Ministrem Kultury i Dziedzictwa Narodowego Samorządowej Instytucji Kultury pod nazwą Muzeum PRL w organizacji jako wspólnej instytucji kultury. Dziękuję bardzo. Otwieram, proszę Państwa, dyskusję. Zapisuję się w tej dyskusji jako pierwszy i zgłaszam wniosek formalny o odesłanie tej uchwały do Komisji Planowania Przestrzennego w części Środowiska Mienia i Rozwoju Gospodarczego celem dalszego rozpatrzenia w zakresie spotkania z przedstawicielami instytucji, które mają być umieszczone w muzeum. Jakie są wątpliwości? Komisja szczegółowo badała sprawę. Mieliśmy do wniosku pismo niepozakoniczne na ten temat. Chcieliśmy się zorientować przez zaproszenie przedstawicieli wnioskującej strony, jeżeli chodzi o przejęcie tego obiektu, w jakim kierunku będzie szło zagospodarowanie kina, tego byłego kina. Mamy przykład kina Świt, gdzie w innym kierunku niż pewnie duża część naszym myślała poszło zagospodarowanie tego obiektu i chcemy jakby mieć wiążącą informację na temat, co zamierza w organizacji Muzeum PRL-u z tym obiektem zrobić, jeżeli chodzi nie w środku. I ewentualnie jeżeli chodzi o teren wokół. Ja rozumiem, że to był głos za. Pani radna. Ja się tylko spytałam. Spytała się, czy jakiś głos przeciw? Nie widzę, w takim razie przechodzimy do głosowania o wniosku formalnego o odesłanie projektu uchwały nr 8 do Komisji Planowania Przestrzennego w Środowiska Mienia i Rozwoju Gospodarczego. Kto z Państwa jest za, proszę o podniesienie ręki. Dziękuję bardzo. Kto z Państwa radnych jest przeciw? Dziękuję. Kto z Państwa radnych się wstrzymał? Dziękuję. Stwierdzam, że wniosek formalny odesłał ten druk do komisji.